Czołem, czołem, kromka z Rosołem. witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku, tym razem z gry, która absolutnie jak na kiedyś czasy dalekie, stare, odległe, ale też dzisiaj robi wrażenie przynajmniej w paru kwestiach i zanim wyłączycie ten materiał, zanim powiecie, że to wygląda jak totalne gówno, że zestarzało się bardzo źle, Przyznam Wam rację, natomiast gameplay, same założenia, pewne mechaniki, których teraz próżno szukać w jakiejkolwiek grze komputerowej opartej na właśnie tego typu tematyce, są, słuchajcie, ponadczasowe i nawet jeżeli minęło 20 lat, to zrobione naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A przede wszystkim ciekawie, o co konkretnie chodzi? Moi kochani, gra, którą teraz widzicie, to Full Spectrum Warrior. I jest to tytuł, w który ja grałem bardzo, bardzo dawno temu, przy premierze, 20 lat temu. 34 minus 20 daje nam 14 lat. I słuchajcie, wspominam tą grę bardzo dobrze. Ale przede wszystkim była to gra na tamte czasy wyglądająca świetnie. Paliła komputery, tak to można powiedzieć, natomiast była również bardzo, bardzo trudna. I ostatnio tak zastanawiałem się, co by tutaj wam pokazać, co zrobić, co nowego nagrać, może o czym porozmawiać, bo Battlefieldy, Rainbowy i tak dalej doskonale wiemy, jak wyglądają. Sporo tych nowych gier w klimacie militarnym się także pojawia. Dlatego pomyślałem, że czemu by wam nie pokazać jednej z moich pierwszych świadomych gier, ale też naprawdę bardzo dobrej strzelanki, bo FPS-em tego nazwać nie można, strzelanki, która bardzo dobrze oddaje realia i przede wszystkim jest naprawdę autentyczna jeżeli chodzi o prowadzenie wszelkiego rodzaju działań na polu walki w obszarze zurbanizowanym, czy generalnie jeżeli chodzi o dowództwo nad oddziałem jednostki amerykańskiej, żołnierzy amerykańskich, bo gra jest tak naprawdę stworzona w oparciu o to, jak to tak naprawdę w życiu że tak powiem, wygląda. Dowodzimy dwoma oddziałami. W każdym oddziale mamy po cztery osoby, natomiast sama gra była też wykorzystywana jako tak zwany program szkoleniowy w Armii Stanów Zjednoczonych. Więc wszelkiego rodzaju taktyki, a przede wszystkim samouczek, który trzeba przejść w tej grze, jest na tyle realistyczny i poruszanie się naszych podopiecznych jest na tyle prawdziwe samo wydawanie komend, samo strzelanie za zasłony, samo przemieszczanie się od zasłony do zasłony, bo tutaj właśnie tak się gra, tutaj nie ma biegania, tutaj dajemy naszym żołnierzom rozkazy, że mają przemieścić się, nie wiem, za winkiel, że mają przemieścić się za samochód, że mają zasmokować jedną rzecz, że ekipa alfa ma na przykład prowadzić ogień zaporowy w momencie, w którym ekipa brawo może się wtedy gdzieś przemieścić, może się skryć, to wszystko sprawia, że jest to gra, której aktualnie, jeżeli chodzi o sam zamysł, próżno raczej szukać przynajmniej w takim entourażu, w takim wyglądzie, w takim klimacie stricte militarystycznym, jeżeli chodzi o prowadzenie działań wojennych. Można powiedzieć, że Full Spectrum Warrior była to moja taka pierwsza gra naprawdę taktyczna, bo gra wymaga myślenia. Generalnie wszystko wygląda tak, że chociażby w tym momencie, jak widzieliście, musieliśmy podnieść naszego rannego towarzysza, więc uznałem, że najlepszą opcją będzie zasmołkować to miejsce. Drużyna alfa faktycznie podbiegła do naszego rannego żołnierza, wzięła go na swoje barki i wydałem rozkaz drużynie Brawo, aby wcelowała się naprzód, tak aby. Jakieś potencjalne cele można było wyłapać. I samo sterowanie również jest niesamowicie intuicyjne. Bardzo podoba mi się to, że już w 2004 roku zwracana uwagę na jakiś poziom realizmu i tego, aby może tego chudu nie było aż tak dużo, bo mapę rozwiązano na przykładzie tableta. Coś, co teraz wydaje nam się oczywiste, ale kiedyś aż takie oczywiste nie było. Raz w ciągu rozgrywki możemy przywołać UAV, czyli helikopter little birda, który sprawdza nam po prostu gdzie znajdują się wrogowie. I na obecnym przykładzie sytuacji, jak widzicie, kazałem jednej z drużyn, drużynie alfa, wstrzelić się w dany róg. Natomiast w tym momencie drużyna beta dołącza sobie po drugiej stronie ściany, tak aby się do niej przykleić, gdy drużyna alfa w tym dokładnie momencie, zerka, czy ktoś by im tam nie wychylił. Z powrotem przełączam się na brawo i staram się swoimi decyzjami krok po kroku, zasłona po zasłonie, tak jak było to przykazywane też na szkoleniu i tak jak się faktycznie prowadzi tego typu działania, aby mieć pogląd na każdy zakamarek. W tym momencie drużyna brawo dostaje rozkaz ognia zaporowego, samo sterowanie jest bardzo intuicyjne, więc do ogarnięcia w praktycznie 10 minut i w momencie, w którym ten ogień zapalony, Zaporowy jest, drużyna Alfa przechodzi po kolejną zasłonę za auto. I to teraz drużyna Alfa będzie ostrzeliwać już nie ogniem zaporowym, ale ogniem dokładnym celowanym. Także nasz wróg został zlikwidowany. A ogień zaporowy drużyny brawo może zostać już wyłączony. Mniej więcej na takiej zasadzie odbywa się tutaj sama walka, i to jest też bardzo ciekawe, że już w 2004 roku rozkaz, który teraz wydaje, gdzie teoretycznie nie wiem, czy z prawej strony znajduje się wróg. Można nakazać naszym żołnierzom przemieszczanie się z jednego punktu do drugiego, ale nie biegnąc na pałę, tylko z takim stand-by'em, z gotowością, że najpierw idzie dwójka, która patrzy w jednym kierunku. Jeżeli ktoś by się faktycznie wychylił, to możemy w jakikolwiek sposób zareagować, a potem w bardzo realistyczny sposób kolejna dwójka z danej drużyny ogniowej po prostu do nich dołącza. Na 2004 rok tego typu zachowania naszych żołnierzy robiły ogromne wrażenia i nie inaczej jest 20 lat później. Jeżeli chodzi o same rozkazy, to możemy wydawać się również w taki sposób, aby skorzystać ze zwykłego granatu odłamkowego, aby skorzystać z granatu dymnego, albo skorzystać z M320, co również jest bardzo często dosyć mocno przydatne. Jeżeli chodzi o samą kwestię zasłon i korzystania z nich, to tutaj też jest rozwarstwienie, jeżeli chodzi o wytrzymałość każdej, właśnie zasłony. Jeżeli chowamy się za ścianą, no to wiadomo, że jesteśmy całkowicie bezpieczni cały czas, nawet jeżeli gdzieś tam w grze widać, że się wychylamy tak, żeby można było nas trafić. Natomiast to wszystko gdzieś tutaj mniej więcej działa też na zasadzie umowności. I wtedy nad naszą jednostką pojawia się taki pancerz, taka ikonka, która jest po prostu wartością sta. I wtedy wiemy, że wszystko nas bardzo dobrze chroni. W przypadku natomiast chowania się za autami, za różnego rodzaju sofami czy za drewnianymi przeszkodami, wtedy, gdy ktoś w naszym kierunku strzela, no to taka zasłona po prostu się po jakimś czasie rozpadnie. Sami wrogowie, sama sztuczna inteligencja również reagowała, pff, teraz ciężko do końca stwierdzić, bo wiadomo, że zachowują się jak takie Słupy po prostu, które stoją i wiele nie robią, ale kiedyś to robiło naprawdę duże wrażenie. I nawet dzisiaj, 20 lat później, to poczucie takiej drużynowości, a przede wszystkim odpowiedzialności za życie naszych żołnierzy, naszych podwładnych, jest naprawdę jak. Chcę zaryzykować stwierdzenie jak w żadnej innej grze, w którą grałem, ale naprawdę jest tutaj przede wszystkim nacisk położony na to, aby przechodzić właśnie z tej przeszkody za przeszkodę, aby się komunikować pomiędzy tymi oddziałami, aby nawet zdawać relacje, odpowiadać na wezwanie w momencie, w którym na naszym radiu pojawi się czerwone światełko, wtedy my musimy zareagować jako dowódca naszego oddziału. Więc tutaj te wszystkie takie zależności, że przede wszystkim trzeba wyjść żywym z całej akcji i to jest priorytet, że nie ma żadnego wiecie biegania ala rambo tylko trzeba wykorzystywać uwarunkowania terenu, trzeba też troszkę pomyśleć, otworzyć minimapę, rzucić gdzieś smołka, gdzieś zajść od tyłu za chwilkę, gdzieś wam tutaj pokażę właśnie taką najfajniejszą akcję właśnie związaną z tym myśleniem i wykorzystywaniem przede wszystkim uwarunkowań terenu. To jest coś, to jest gra. Którą chciałbym zobaczyć w dzisiejszych czasach, może nawet zremasterowaną, odświeżoną, obojętnie jak, ale wiem, że takie czysto stricte, taktyczne podejście, bo oczywiście wszyscy tutaj strzelają z automatu, na pewno byłoby czymś bardzo, bardzo ciekawym, czymś, czego po prostu aktualnie w świecie tego typu gier pod kątem militarnym, w klimacie militarnym nie ma. Nie wiem, czy to. Jest kwestia jakiejś poprawności politycznej, że nie można już kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, były gry typu America's Army, gdzie America's Army również używało się do szkolenia przecież żołnierzy, jeżeli chodzi o Armię Stanów Zjednoczonych. Tam bardzo rozbudowane były kwestie, chociażby związane z różnego rodzaju, nie wiem, medycznymi bandażami i, i, i tego typu rzeczami. Może nawet gdzieś uda mi się pograć w America's Army. Może są to właśnie kwestie tej poprawności politycznej, że dzisiaj, w obrębie tych wszystkich konfliktów, które są, nie byłoby aż takim hopsiub wydanie tego typu gry. Natomiast kiedyś było to bardzo ciekawe, i dzisiaj również jest to bardzo ciekawe, a przede wszystkim świeże spojrzenie na konflikt i chyba nawet bardziej na sam styl, typ rozgrywki. Który można graczom, którzy lubią strzelanki, zaserwować. Samą grę kupiłem za 40 zł na Steamie aktualnie. No, słuchajcie, na no 40 zł to jak za grę 20-letnią, to jest dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. I gdzieś tam też w internecie krążą opinie, że naprawdę głównie te oceny mieszane, które są. Na Steamie, bo możecie zauważyć, że tych mieszanych ocen jest bardzo dużo, wynikają z tego, że po prostu technicznie ta gra nie domaga i na nowych sprzętach są po prostu gigantyczne problemy. Ja tego nie zauważyłem na razie. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o samą rozdzielczość, to skupiłem się tutaj tylko na zmienieniu czegoś na full HD na 1920 na 1080, bo normalnie była gra w 4,3. Ponadto jak na razie problemów nie mam, ale jest to tytuł, który na pewno wszystkim yy, ludziom, którzy lubią tego typu gry, powinni sobie przejść. Nie mówię, że dla każdego, a tu jest ten przykład jeden, o którym chciałem wam powiedzieć. Sprawdziłem sobie w pewnym momencie, gdzie są wrogowie, po tym jak Little Bird gdzieś mi ich tam zaznaczył, i zauważyliście, że Alfa w tym momencie przechodzi na drugą stronę ulicy, wchodząc nie od razu, tylko będąc w celowanym. Właśnie w koniec tej ulicy, na wszelki wypadek, jakby się tam coś działo. Od razu w tym momencie widziałem, że w korytarzu nic nie ma, więc mogę kazać drużynie Alfa, aby przejść, aby mieć lepszy kąt właśnie tutaj na tych wrogów, których widzimy. Przypominam tylko, że naszym celem w tym momencie jest odbicie innego oddziału, a drużyna Brawo, korzystając z topografii terenu, zachodzi przeciwnika od tyłu i wtedy mamy idealny pogląd na wroga. Gdzie drużyna brawo może dostać rozkaz ognia celowanego, zlikwidować dwa cele i ogólnie mamy wyczyszczony cały kompleks. Możemy już podejść sobie do tego oddziału, którego mieliśmy po prostu uratować. Także moi drodzy, to było Full Spectrum Warrior. Ja gorąco zachęcam i tak jak mówię, chciałbym gdzieś tutaj zobaczyć, może kiedyś się uda tego typu rozrywkę, aby ona. Była może bardziej teraz też przystępna, jeżeli chodzi o taktyczne podejście do tego typu klimatów. A 20 lat później, dzisiaj, oj, można byłoby tu zrobić naprawdę, naprawdę cuda na kiju. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trochę inny odcinek z klasyki. Pamiętajcie, kromka gadradzi, nikt Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa Pa!